Tegorocznym triumfatorem koszalińskiego budżetu obywatelskiego została inicjatywa 40 punktów życia. Chodzi o zakup i montaż na terenie miasta ogólnodostępnych, ratujących życie defibrylatorów. Przede wszystkim ogromna duma. I jesteśmy bardzo szczęśliwi, że poprawiliśmy świadomość tak naprawdę społeczeństwa w Koszalinie. No i cieszymy się, że będziemy to rzeczywiście realizować, to co wymyśliliśmy, to co zaplanowaliśmy. Projekt poparło ponad 3000 osób. Oprócz montażu urządzeń, inicjatywa zakłada też szkolenia mieszkańców w udzielaniu pierwszej pomocy. Miejmy nadzieję, że dzięki temu miasto Koszalin stanie się jedną z takich wizytówek europejskich miast, które posiadają dobrej jakości publiczny dostęp do defibratorów AED. Oprócz projektu ogólnomiejskiego mieszkańcy wytypowali również 17 propozycji osiedlowych. W tegorocznej 8. edycji budżetu obywatelskiego wzięło udział ponad 9600 osób. Głosowanie w tym roku odbyło się tylko i wyłącznie poprzez stronę internetową, podobnie jak w roku ubiegłym. Natomiast nowością było to, że musieliśmy z racji epidemii zrezygnować ze spotkań osiedlowych. Koszalin, Karol Figurski, TVP3 Szczecin.